O, jeszcze nie. O, dobra, teraz by było. No i git. Przestawcie się może. Od lewej czy od prawej? A, to już... To już nie poruszajmy tematów politycznych, nie? No to zacznie pan gitarzysta po prawej. Cycu, Bartłomiej. Po prawej? A, bo od twojej strony po mojej. Dalej mamy. Kuba. Ale powiedz na perkusji. Czym grasz? Na perkusji gram. Od jak dawna? Od 5 lat. Dobra, lecimy dalej. Sławek, gram na basie. Wystarczy. Daniel na wokalu. Daniel na wokalu. Dobra, no to mam dla was takie kilka pytań. Jak powstał zespół? Muszę zebrać myśli. Czekaj, jak to się mówi? To było przeznaczenie. Gdyż grałem z Kubą przez pół roku w zespole, które się nazywało tak jak nasza płyta Another Anxiety. Mieliśmy kilku gitarzystów i w pewnym momencie nic nie wyszło. Z tego? Nasz gitarzysta zrezygnował z naszego grania i w tym samym momencie... momencie powinieneś przerwać, bo tak samo ja grałem z Danielem i też nam się skład rozpadł i przeznaczenie tak chciało, że akurat szukaliśmy basisty. No i złączyliśmy te dwa składy. Tak, w skrócie. Dobra. Bartek się odezwał do mnie, że szuka basisty. Powiedział, że ma tego wokalistę. Ja zrezygnowałem z wokalu, może i dobrze. No i stworzyliśmy ten skład. Dobra. No to lecimy dalej. Dlaczego akurat Melancholy River? Co to znaczy? To Bartek wymyślił. W sumie. Była taka To jest. To pozostawiamy słuchaczom do własnej interpretacji. Tak. Jak to mówiłeś, że Melancholy River to są te soki, które. Soki z brzozy. Co kurwa? Co chcielibyście osiągnąć z zespołem? W sensie, nie, na przykład... Grammy. Czy... Mierzylibyście na przykład w jakieś radio, jak RMF? Czy chcielibyście grać underground? Czy kurwa... Ja bym chciał chyba dotrzeć do jak największej publiczności, ale radio mi do tego nie jest potrzebne. Nie za wszelką cenę. No właśnie. No. Żeby po prostu muzyka się ludziom spodobała. No, grać swoje i trafiać do ludzi. No. Ulubione piwo? Harnoś. To mi się podoba. No ja mam różnie. Ostatnio. A nie będziemy reklamować piw. 10,5, tak. To jest żubr. Ale to nie reklamuję. To jeżeli Harnoś chce. Jeżeli Harnoś chce mnie sponsorować, to ja bardzo chętnie. Jeszcze Cola Zero. Cola Zero. Aspartam. No.
zrobię dla ciebie. To crash, 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 już odczuwam ból. Znowu wobec ciebie, gdy spotykam ciebie. To crash, 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 już odczuwam ból. Czy często się kłócicie? Sporadycznie. Sporadycznie, no. Nie, w ogóle. Ale wychodzi to nam na dobre. W ogóle. Czy te oczy mogą kłamać? Proszę powtórz to. Nie, w ogóle. To są wymiany zdań. Nie, jak jest czterech gości, którzy mają ten sam cel, to każdy jakby chce zrobić trochę po swojemu, ale każdy chce dobrze, no nie? I z takich kłótni najczęściej wychodzą fajne kompromisy, gdzie dogadujemy się. Dogada, nie? Nie? No. Dobra, czyli kto się z kim najbardziej kłóci? Ja się kłócę ze Sławkiem najczęściej. A wy się nie kłócicie? Ja z tobą? Znaczy, nie. Ja z tobą, Daniel, na początku, tak. Ale to i ja zacząłem. Nie, ja miałem spinę ze wszystkimi chyba w tym zespole. Ale to tylko przez chwilę. Ze mną miałeś spinę? No jak na początku była ta akcja. Stwierdziłem, że potem to wiesz, odchodzę i tak dalej. Ale to w sumie chyba wtedy tylko. Tak, a tak potem... To było spoko. Nie wiem. Ogólnie to się kochamy. Kochamy się. Tak. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Peace and love. Because I know the rules, how about that just me and you? I'm a bit of good, don't try act foolish or cool. She only knows, she only knows, she only knows. Jaki jest ostatni koncert, na jakim byliście? O kurwa. It's Pile Style, FZPT. Ale się najebałem i wyszedłem szybko i wróciłem na autopilocie do domu. Ja byłem na Transexisco. No ja byłem na Pink w tamtym roku. Kuba? Nie pamiętam. Ja byłem ostatnio... Ania Wyszkoni grała w Rzeza. Kurwa, to był mój pierwszy koncert w życiu, łzy. No i to było jedyne, no, a ostatnie. To, kurwa, łzy to był taki początek. Wtedy poznałem taką laskę. A tylko punk rocker grali nawet. Który z was jest najbardziej pojebany? Zależy w jakim stanie. To... Po pneumolanie. Zależy kiedy. Kuba. Kuba mówi, że Kuba. Moja przeszłość zostaje przyszłość. Kuba jest po prostu najmłodszy. Jak najmłodszy? W sumie nie. Nie jestem. W sumie jestem w środku dzieckiem. Ale... No, wychodzi na to, że ja jestem najbardziej popierdolony. W sumie to dobrze. Bo jestem sobą. I am the best of the always make it up. Screaming out loud, I'm here walking away, dating I can't deny. I need the most step of faith, it's anxiety. I've been mistakes sometimes, not being up on TikTok, which is free. So I'll go watching you, to the God forgiving you. Face behind me, see a reverse, make me on the nigga's face. So sometimes I'll stop the time and feeling all the pain in you. You always know it, the way it hurts, I'm trying all of it. Ulubiony zespół? Red Hot Chili Peppers. Dobra, Kuba? Nirvana. Sławek? Blink-182. Daniel? Linkin Park. No, czyli w sumie takie podobne. Kurwa, czuję się na wywiadzie w TVP. Co reprezentujecie? Znaczy, może ja... inaczej. Nie. My sobą? Bez jaki nut muzyczny gracie? No
No to, to ciężko. Alternatywny rock, no. No. No, ale szeroko pojęty. Rock, melodic punk. Z wpływami właśnie punkowymi, tak. Daniel, może coś? Nic do nic ująć. No i trochę czasem rapu. Też tak, jest, występuje rap. Rapowe. No. Dobra. To teraz mocne będzie. Co Daniel was się bardzo inspiruje Rysiem Peją. Tak, Rysiem Peją, tak. Idol mój. Dobra. Peja. Co was nakręca do grania? Granie. Muzyka. Energia. Miłość do muzyki. Energia. Tak. Chyba. No jak nie grasz, to chce ci się grać i musisz grać, bo inaczej cię pojebie. W sumie takie. Co teraz robicie? Pijemy piwko, no. Siedzimy. Nasze plany ogólnie są takie, że w tym momencie jesteśmy w trakcie nagrywania płyty. Teraz robicie. No to nagrywamy płytę, mamy już nagraną perkusję, mamy nagrany bas, w ten weekend nagrywamy gitarę i wokal. Mamy w planie koncerty, mamy w planie teledysk, mamy w planie ruszyć z tym i szerzyć, będzie się działo. Szerzyć w świat. Czy chcielibyście kiedyś zagrać na Woodstocku? Teraz na Poland Rock Festival, kurwa. Ja wszędzie zagram. No, oczywiście. Czemu nie? Jak największa scena, tym większa frajda, nie? Wasza ulubiona piosenka z tej płyty, którą teraz wydajecie? Nasza? No wasza. Z waszego repertuaru twoja ulubiona. I po kolei. Aha, po kolei. Albo możecie wszyscy pytanie. Razem. Nie wiem. Ło, to teraz jest nie, wszyscy razem to na pewno nie odpowiem. Ja nie wiem. No. Wszyscy razem i każdy. Nie wiem, dla mnie na przykład Let Me Be High. A można dwie? Właśnie. No, tego 7? Nie przewiduje ustawa. Tego nie przewiduje ustawa. Musimy się trzymać prawa. Mi się wszystkie podobają. Ja też nie jestem w stanie... To tak jakbyś miał, kurwa, wybierać pomiędzy swoimi dziećmi, które jest ładniejsze, które jest lepsze. A, to bluza. Wake me up. Wake me up, tak. I hate myself with the problem, yeah. I hate myself, I want to better. I hate myself with the problem, yeah. I hate myself, I want to better. Jak wygląda powstawanie piosenek? O, dobre pytanie. No najczęściej Bartek albo Sławek. Albo Sławek coś wrzucają na jakieś pomysły. Ja do tego piszę tekst. Przeważnie zdalnie. Przeważnie zdalnie. No. I detale się dogrywa na próbach. Na próbach. Burza mózgów, takie tak. Tam. Stuku puku. To jest jeden członek, no, to jest drugi członek, to jest trzeci członek, to... czwarty członek. To jest piosenka. Tak powstają piosenki. Piosenki. I tak właśnie Melancholy River. Tak, leci. Tak to tworzy. O, tak. O, tak. Kto z was umie wyzerować browara? Ja. No to wyzeruj. Jestem dobra. Dobra, to raz. Ale czekaj, bo tu masz kurwa. Dobra, chuj. Raz. Ja muszę sprawdzić, ile tego jest. Dobra, dobra, niech styknie. Ale muszę beknąć później. No. Raz, dwa, trzy. Ale mu wchodzi na eleganckości, nie? Kurwa, 3 sekundy. I gave myself, I want to be better.
czego czerpiecie inspirację? Another dick is coming! Nie, no generalnie z... chyba z punk rocka amerykańskiego, z, tak z pogranicza 2000 roku. Z tych kapel takich... Sum 41. Tak, Sum 41 i innych. Nie będę wymieniał. Generalnie soundtrack z Tonego Hołka dwójki. Też lubię. Gimby nie znają. Z czego czerpiesz inspirację? Ja? Najbardziej inspiracje to z Motley Crue na przykład. Tommy Lee na perkusji. No to tak. A ty, Sławek? Ja czerpię inspiracje z życia codziennego. Z wydarzeń, które się wydarzają. Z emocji. Nasze piosenki po prostu... Nie da się żyć w tym kraju! Pisze życie. Daniel, z czego czerpiesz inspirację? Nie, chyba z każdego gatunku, który mi się podoba. Najbardziej z... jak chodzi o rap, to z amerykańskiego rapu. Dużo z popu, z rocka i to chyba tyle. Chcę lepnąć tą deszczę, nie niepotrzebna tu. Gdy odwracasz się plecami, stoisz tam jak stoliku. Chcę lepnąć tą urokę, nie niepotrzebna tu. Mam dwie ręce, mam dwie nogi, no i głowy, bo... Zapraszamy na najbliższe koncerty, będzie ogień, będzie można zobaczyć, jak Kuba wali konia. Na przykład. Ręką, albo nawet oburącz i stopami. Zobaczycie sami.